Dzisiaj o godzinie 8.05 na drodze wojewódzkiej 434 na skrzyżowaniu z miejscowościami Rożkowo-Rożkówko 25-letni kierujący Renault Megane nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej drogą główną karetce. Doszło do zderzenia obu pojazdów. Ambulans nie przewoził na szczęście żadnych pacjentów. Kierowca karetki, 43-latek oraz pasażerka, 20-latka zostali hospitalizowani. Jednak na szczęście żaden z uczestników nie doznał poważnych obrażeń. Obaj kierowcy byli trzeźwi. 25-letni mieszkaniec gminy Miejska Górka, sprawca zdarzenia, został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.